nie... Daj mi spokój. Nie widzisz, że przepatruję wodę? A coś się stało? Ktoś tam wpadł? Nie, ja... Widziałaś taką dziewczynę 17 lat? Sam nie wiem. Obawiasz się, że tam wskoczyła? Nie wiem. Elida. Moja jedyna córka. Zniknęła. Kto jeszcze jej szuka? Kazałem strażom jej szukać, ale nie mogę mieć w nich nadziei. Powiedzieli, że w tym wieku dziewczyny uciekają. Ale nie Elida. Dotarłem do jej przyjaciół, ale podobno nie rozmawiali z nią od tygodni. Tygodni! Jak mogłem nie wiedzieć? Ale będą jej szukać. Ja już szukałem wszędzie i pomyślałem, że może jest tutaj, w wodzie. Na króla słońce! Kiedy ją widziałeś? Ostatniej nocy, w domu. Czuła się lepiej. Była chora? Była wycofana. Smutna. Ucieszyłem się, gdy chciała wyjść do ogrodu. Potem już jej nie widziałem. Robiła lub mówiła coś dziwnego? Kiedyś była całkiem inna. Wyjątkowo radosna. Bawiła się w piasku z chłopcami. Zmieniła się? Nie wiem. Nigdy się ze mną nie zgadzała. Nie cierpi zawieszenia broni. Myśli, że w ogóle nie powinniśmy zaczynać wojny. Od miesiąca nie widziałem jej uśmiechu. Cały czas siedzi w swojej izbie. Powinienem być uważniejszy. Podczas wojny stało jej się coś strasznego? Wojna martwi wszystkich. Okrucieństwo szalonego króla słońca. Krew na ulicach. Uciekający w popłochu ludzie Itamena. Teraz trwa zawieszenie broni. Ale Elida nie może się z tym pogodzić. Właśnie między nami ranią jej serce. Potrafię to robić. Mogę poszukać. Gdzie ostatnio była? W ogrodzie. Proszę, może uda ci się znaleźć jakiś trop. Postaram się. Niech słońce oświetla ci drogę. Wygląda na to, że Elida coś zostawiła. Co w tym jest? Czuć popiołem lub zepsutymi jajami. Lepiej to wylać. Widać, że pracowała w ogrodzie. Coś zakopane. Nie, odkopane. Musiał zostać ślad. Widać, że pracowała w ogrodzie. To jest do obserwacji z daleka? Po co komu luneta w ogrodzie? Czy znalazłaś coś w ogrodzie? Nic konkretnego. Powiem ci.
Znalazłaś Elidę? Sprawdziłaś ogród? Widziałem Elidę w każdym kwiecie. Ale niestety nie znalazłem żadnej wskazówki. Król Słońce miał szczęście, że mu pomogłaś. Pozwalamy Oseramom zabrać Derwala? Przyjrzyj się mym towarom! Płatki się tu kończą, przy wodzie. Czyżby jej ojciec miał rację, ale tylko częściowo? Linę do łodzi, której tu nie ma. Może popłynęła łodzią na wyspę? Chyba muszę ruszyć w pław. Niech to. W butach mam pełno wody. Łódź. Wygląda obiecująco. Nie zbliżaj się, to niebezpieczne! Będę musiała coś zostawić. Uciekaj, póki możesz! Nie zostawię cię, tak rozumiesz? Ostrożnie! Na później. Uważaj! Ona skacze!
Kim jesteś? Gdzie się nauczyłaś tak walczyć? Co tu w ogóle robisz? Może zaczniesz od odpowiedzi na kilka moich pytań. Co robisz na tej wyspie? Przychodzę tu, by być sama. Twój ojciec boi się, że nie żyjesz. Ciekawe, że w ogóle zauważył. Postawił na nogi całą wioskę. Martwi się. To wszystko przez kłapaka. Zajęłaś się nim, więc dziękuję. Poradzę sobie. Po co ci te kwiaty? Bez powodu. Chcę, by to było nasze miejsce. Dla wszystkich. Jakich nas? Jest tu ktoś jeszcze? Nie, nie. Chciałam tylko zaskoczyć swoich przyjaciół. Nikogo tu nie ma, to jasne. Wracajmy razem do wioski. Muszę skończyć sadzenie. Jeszcze tylko trochę. Nic mi nie będzie, serio. No to może i ja poświęcę trochę czasu. Rozejrzę się. Ale nie musisz. Muszę. Posłania. Dwa. Kubki. Na pewno nie była sama. Czyżby Elida miała tu przyjaciela? Elido, skoro chciałaś pobyć sama, skąd dwa posłania? I tym razem nie kłam. Na słońce nie wiem, gdzie on jest. Kto? Atreal. Rozpala ognisko, gdy jest bezpiecznie, ale nie ma go. Kim jest Atreal? Przyjacielem z dzieciństwa. Rzucał mi glizdy na plecy, kiedy sadziłam kwiaty. Obrzydliwe. Ale ostatnio spotykaliśmy się i wszystko było inaczej. Godzinami rozmawialiśmy. Pomagał mi w ogrodzie. Nie mogłam się go doczekać. Jakbym była martwa i ożywała tylko przy nim. Wiesz, jak to jest? Nie. Raczej nie bardzo. Po co te tajemnice? Atreal to żołnierz Kardża Cienia. Służy po drugiej stronie jeziora. Spotykamy się jak zdrajcy. Jak powiedzieć ojcu? Czy komukolwiek? Powiedz mi, jak się umawialiście? Przychodziliśmy tu kiedyś. Gdy odszedł, czasem wracałam. Raz go tutaj zaskoczyłam. Bardzo się śmiał. Bawiliśmy się jak w dzieciństwie, ale wojna go zmieniła. Nas oboje. Nie byliśmy już dziećmi. Spotykaliśmy się w tajemnicy. Wcześniej rozpalał ognisko, by dać znać, że może bezpiecznie przybyć, ale ostatnio... Nie przyszedł? Czekam już cały dzień i noc, ale widziałam tylko ciebie. Dość tego. Musisz wrócić. Proszę. Skoro już tu przyszłaś, pomożesz go szukać? Zapalił ogień na pobliskiej wyspie. Jeśli pójdę, pewnie zginie. A rozejm musi trwać. Ale ty możesz... Ty możesz tam pójść. Proszę, pomóż mi. Znajdę go, jeśli to możliwe, ale ty musisz wrócić do ojca. Dobrze. Ale odwiedź mnie. Nie odetchnę, nie zasnę z myślą, że Atrealowi może coś grozić. Potrzebuję tylko trochę czasu w samotności.
resztki ogniska. Jakaś szamotanina zakończona odciągnięciem kogoś. To musi być Atran. Pomóżcie, błazny! Będzie ostatnio. Czego ty mnie nie umrę. Uciekaj. Dosyć. To już chyba koniec. Coś we mnie pękło. Na mą krew padam. Cichutko. Nie uciekniesz mi. O nie, nie, nie. Nie mam miejsca. Atral. Elida mnie wysyła. Jesteś Atral? Elida. Chciałem ją prosić, by ruszyła ze mną. Gdzieś na rubieże. Gdzieś ku słońcu, gdzie nie sięgną nas cienie. Ale nie, zrobilibyśmy tego. Poszliby za mną. Już ja to wiem. Elida. Powiedz, że nie wiedzą o naszej wyspie. Jest bezpieczna. Daj jej to. Powiedz, że jest warto. Atral? Biedny Atral i biedna Elida.
Mam nadzieję, że gorące już nie będzie. Dobry do starego przepisu. Podejdź i obejrzyj. Dam ci dobrą cenę. Spodoba ci się to, co mam na sprzedaż. Obiecuję. To nie towary, to artykuły pierwszej potrzeby. Pożarujesz, że się tutaj nie zatrzymałaś? Chcesz coś dzisiaj kupić? Chcesz coś dzisiaj kupić? Musiałem wziąć dziś zmianę za brata. Pewne jak wschód słońca. Że poszedł się zalecać do tej szlachcianki. Kłopoty zawsze sprawiają ci, po których najmniej... Nie mów mi. Wiem, że przepadł. Karcza cienia go znaleźli. Ale musisz wiedzieć, że nie zdradził cię. Chciał, żebyś wzięła ten klucz. To klucz do naszej kłódki. Mówił, że jesteśmy połączeni. Dziękuję ci. Dziękuję, naprawdę. Powiedział, że było warto. Wszystko dobrze? Nie. Ale będzie. Poczekaj, co ty wygadujesz? Elido, nie. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Wiem, że musi ci być strasznie ciężko. Ale nie jesteś sama. Twój ojciec był zdruzgotany, myśląc, że nie żyjesz. Serio? W
wciąż traktuje mnie jak lalkę. Jak cenną własność. Nie. Bez Atrala jestem sama. To bez sensu. Czekaj chwilę. Wcześniej źle zrozumiałam Atrala. Nie powiedział, było warto. Powiedział, jest warto. Uwierz mi. Straty mogą nas przytłoczyć. Ale dzięki nim wiesz, że nie żyjesz sama. Żyjesz dla najbliższych. Atral na pewno chciałby, żebyś to pamiętała. I żyła. Wiem to. Zrobisz tak? Ach. Postaram się. Proszę, sprowadzę twojego ojca. Zgadzasz się? Dobrze. Kolejna butla śmierdzącej trucizny. Wyleję ją. Powinienem ci coś dać za twą pomoc w szukaniu Elidy. Czy coś nie tak? Elida cię potrzebuje. Posłuchaj. Idź do ogrodu i to jak najszybciej. O, jasne. Oczywiście. Każdy ma swoje miejsce w porządku rzeczy. Chodzi o Atrala, ojcze. Byliśmy razem. Nie chciałam, żeby... Atral? Tak, pamiętam go. Jeszcze z czasów, gdy baraszkowaliście w matczynym ogrodzie. Ale odszedł na zachód. Nie dowiedzieli się o nas. Nie powiedział. Nawet gdy... O, Elido. Byłem zajęty pracą przez cały ten czas. Myślałem, że dzięki temu będziesz bezpieczna. To był tylko pergamin. A mogłem cię stracić. Tak mi przykro, ojcze. No po prostu chciałem dowiedzieć się, przez co musiałaś przejść. Ale ja się poprawię. Dziękuję za drugą szansę. Nigdy nie pogodzę się z jego śmiercią. Ale postaram się żyć. Dla niego. No po prostu... Chciałem dowiedzieć się, przez co musiała przejść. Ale... My... Poprawię się. Czy maszyna, czy bandyta będzie chcieć przejść obok, musi walić. Zapamiętaj sobie na to. Nie przegap tych okazji. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym mieszkać gdzie indziej. Zaraz wszyscy będą nosić się jak oseramowie, jeśli przyjaciele króla postawią na swoje.